Cześć, tu Martyna. Witajcie w Gablotkach, czyli podcaście, w którym opowiadam historie ukryte w gablotach lokalnych polskich muzeów znajdujących się poza głównymi turystycznymi szlakami. Nie do wiary, to już jest 20. odcinek Gablotek. Za nami historie 33 muzeów z całej Polski, 4 eksponatów, no i pandemiczny odcinek specjalny. Łącznie policzyłam i to jest 6 godzin, 46 minut i 3 sekundy Gablotek. Raczej odradzam słuchanie naraz, ale gdyby ktoś chciał sobie powtórzyć, no nie mam jak was zatrzymać. Z okazji tego 20 odcinka, ale tak naprawdę to bez okazji, bo po prostu już była najwyższa pora, Gablotki trafiły na Instagram. Możecie mnie tam łatwo znaleźć, konto nazywa się po prostu Gablotki. Tam jestem zdecydowanie najczęściej. Pokazuję, no i jeszcze więcej opowiadam o muzeach i o sztuce. Jest trochę podcastowej kuchni. A przede wszystkim to jest takie miejsce, w którym możemy być w stałym kontakcie. Także zapraszam Was na gablotkowego Instagrama. A ten dzisiejszy 20 odcinek będzie wyjątkowy, bo dziś wyjątkowo opowiem Wam historię nieprawdziwą. Zawsze staram się bardzo mocno trzymać faktów. Nie chcę powiedzieć, że kurczowo, bo to jest takie negatywne słowo oznaczające częściowo jakieś ograniczenie, a ja w ogóle nie czuję, żebym była ograniczona w gablotkach, ale faktycznie przed każdym odcinkiem robię porządny research, korzystam z różnych źródeł, zestawiam je ze sobą, porównuję, dokładnie sprawdzam daty, sprawdzam miejsca, nazwiska, kontekst tych wszystkich wydarzeń, o których opowiadam. Czasem, co prawda mnie poniesie, chyba najbardziej w historii o pani Janeczce, nie wiem czy pamiętacie, w 3 odcinku, pani Janeczka jedzie na zakupy kolejką woskotorową i podczas tej podróży wspomina, jak ta kolejka powstała i o tym opowiadała jej podobno jej babcia. I to jest właśnie taka historia typu, czy tak było? Pewnie nie. Czy tak mogło być? Niewykluczone, bo daty i fakty, wszystko się zgadza. I dziś też taka historia, a punktem wyjściowym do niej jest obraz, który ostatnio widziałam w Muzeum Narodowym w Galerii Sztuki Polskiej na 3 piętrze. Nie znałam go wcześniej, mimo że autora znam, no wydaje mi się całkiem nieźle, chociaż nie wiem tak naprawdę, czy można tak powiedzieć o Odo Dobrowolskim, o którym wiadomo naprawdę bardzo mało, raptem kilka dat, miejsce urodzenia, miejsce przedwczesnej śmierci w wieku 30 kilku lat i tyle. Dużo więcej mówią jego prace. Na przykład cykl widoków Lwowa podpowiada, że Odo był przywiązany do miejsca, w którym się uczył i do którego wrócił już jako wykształcony i przede wszystkim jako dojrzały artysta. Tę jego wrażliwość na urok miasta potwierdzają też widoki Paryża, który odwiedził na samym początku XX wieku i który musiał na nim zrobić ogromne wrażenie, tak przypuszczam, bo to jak przedstawia paryskie mosty, ulice, aleje, jak zatapia je w półmroku, jak rewelacyjnie oddaje atmosferę Paryża, pokazuje, jakim dobrym był obserwatorem i też pokazuje to, czego nauczył się podczas pobytu we Francji pod okiem Jana Styki. Tego samego zresztą, który razem z Kossakiem namalował bitwę pod Racławicami, która jest do zobaczenia teraz we Wrocławiu. Obraz z poznańskiej kolekcji jest nietypowy, bo to portret. Chociaż teraz zaczynam się zastanawiać, czy to jest portret, skoro nie widać twarzy. W każdym razie, patrząc na tę pracę, chciałabym, żeby był to portret, żeby namalowana kobieta, która tak intensywnie wpatruje się w coś za oknem, wypatruje może czegoś za tym oknem, odwróciła się w moją stronę. Bo ona siedzi jakby z nami w tym samym pomieszczeniu,
ale tak naprawdę nie ma jej tutaj z nami. Wskazuje na to, że jej nie ma to, jak siedzi, tak mocno przechylona w stronę okna, z bezwładnymi właściwie rękami. Jej lewa dłoń jest tak nienaturalnie wykręcona, jakby kompletnie ona o niej zapomniała. Obraz stawia masę pytań. Kim jest ta kobieta? Na co czeka? Co widzi albo co może chciałaby zobaczyć za oknem? I czasem w takich sytuacjach pomaga tytuł, ale no nie w tym przypadku, bo tytuł obrazu brzmi Kobieta przy oknie. No to jest dla nas żadna pomoc. Data powstania czasem też pomaga. Tutaj mamy 1910 rok, około. I on też nam niewiele mówi, bo w tym czasie Odo przeniósł się z Paryża na krótko do Monachium, a potem do Lwowa. Ale z kim się spotykał? Nie wiadomo. Dla mnie jest to zaproszenie do opowiedzenia nieprawdziwej historii obrazu. Odo jest w podróży już tyle czasu, że sam nie pamięta, jaki jest dzień tygodnia. Ma już naprawdę serdecznie dość, mimo że głównie spał i szkicował na zmianę, czyli robił te dwie rzeczy, które uwielbia najbardziej. Ale naprawdę chciałby już być na miejscu, we Lwowie, w domu. Co prawda nie jest ze Lwowa, nie jest stąd, ale stąd pamięta najwięcej. Na przykład jak biegali z chłopakami po placu budowy, po górach piachu i gliny, z których wyrosła w końcu opera i zabierali robotnikom metalowe kubki. Jeden taki kubek zabrał nawet ze sobą do Krakowa i używał do moczenia pędzli. Ciekawe, gdzie on teraz jest. No i przede wszystkim ciekawe, jak teraz wygląda Lwów. Czy dużo się zmienił? Bardzo dawno tu nie był. Podobno nowy dworzec zwala z nóg, ale najlepsza jest poczekalnia, która wygląda bardziej nie jak poczekalnia, tylko jak wnętrze hotelu albo jakiejś restauracji. Pełno jest tutaj luster i złota, ale no jest to poczekalnia pierwszej klasy, więc tylko zerknie tak sobie na nią zza drzwi. Poza tym no i tak się spieszy się do Kostka. Nie spodziewał się, że uda im się utrzymać kontakt przez te wszystkie lata, ale się udało. Pisali do siebie regularnie, kiedy był w Krakowie, potem listy przychodziły też do Paryża. Kostek pisał, co słychać u ich wspólnych kolegów ze szkoły, u niego, u jego siostry. Odo miał nadzieję, że jej nie spotka. Zawsze trochę się jej bał. Zresztą, no, jak wszyscy, no może oprócz Kostka, bo ostatecznie to była jego starsza siostra. Z nikim się nie przyjaźniła. Z nikim nawet nie spotykała się po szkole, siedziała tylko w swoim pokoju i pisała, ale nigdy nie pytał i nie chciał wiedzieć co. Tyle razy był u Kostka, czasem nawet zostawał tam na noc, a ona nie odezwała się do niego ani słowem. A teraz, po tym co się stało, podobno kompletnie nic nie mówi. Oby jej nie było. Była. I niestety poza nią nikogo innego nie było w domu. Co miał zrobić? Był strasznie zmęczony, był też zmarznięty. Został. Nawet się nie uśmiechnęła na jego widok, wzięła tylko od niego płaszcz, pokazała, gdzie ma postawić walizkę i poszła do pokoju. Odo poszedł za nią. Nic się tu nie zmieniło. Pod ścianą po lewej stronie stał dębowy kredens, z którego mama Kostka wyciągała kieliszki do likeru po obiedzie. Mówiła, że to tak, no, dla zdrowotności. Pod oknem dwa obite ciemnogranatowym welurem fotele. Kiedy był mały, zapadał się w nich tak głęboko, że Kostek musiał mu pomagać wstawać. Usiadł przy stole, na miejscu, na którym siadał zwykle, naprzeciwko okna, na najlepszym miejscu, bo z najlepszym widokiem. A teraz ledwo widział niebo. Tamara zasłaniała i dom sąsiadów, i drzewa, i nawet część górki. Kompletnie na niego nie patrzyła. Wzięła książkę, przełożyła kilka kartek, przeczytała jakiś fragment i znowu zastygła w tej samej nieobecnej pozie. Nie wiedział, co ma robić. Ona w ogóle nie zwracała na niego uwagi. Więc zrobił to, co umiał najlepiej. Sięgnął po swój mały szkicownik do wewnętrznej kieszeni swojej marynarki. W kieszeni spodni pomiędzy gdzieś tam brudną chustką i drobnymi odnalazł maluteńki ogryzek ołówka i
zaczął rysować. I nagle cisza przestała być taka uciążliwa i kiedy już się do niej przyzwyczaił, przerwał ją stłumiony głos, niewyraźny, bo odbijający się od szyby. Tamara zaczęła mu opowiadać o tym, co się stało. Najpierw wolno, jakby zastanawiała się nad każdym słowem osobno. Potem coraz szybciej i szybciej. Znał tę historię. Wiedział, że Tamara wyjechała niespodziewanie pod koniec ostatniej klasy. Po prostu pewnego dnia wyszła z domu i nie wróciła. Dokładnie w tym samym czasie zniknął też Borys, ich nauczyciel literatury. No dość taki dziwny zbieg okoliczności. Teraz Odo dowiedział się, że wyjechali razem. Wyjechali do Wiednia, mieli wspólne plany. Chyba się kochali. Tamara miała pisać, Borys miał to redagować, a on miał też rozmawiać z wydawcami i mieli tworzyć taki idealny literacki duet. Plan świetny. Szkoda, że ta dwójka prawie się nie znała. Widywali się tylko w szkole i wtedy właśnie wymieniali listy. Taka to była para, można powiedzieć, że para na papierze, bardziej niż w rzeczywistości. Borys nawet nie wiedział, gdzie ona mieszka. Wyjeżdżając, wzięła ze sobą jedną walizkę z ciemnej skóry, zwykłą taką, jakich wiele walizek. Miała w niej ubrania i rękopis swojej pierwszej książki. I ta walizka, właśnie ta walizka, wszystko zniszczyła. Do Wiednia dojechali późnym wieczorem. Pociąg był prawie pełny, na dworcu też było bardzo dużo ludzi. Najpierw wysiadła ona, on podał jej walizkę, którą odstawiła za siebie, wtedy podał jej swoją walizkę i powiedział, że musi jeszcze cofnąć się po płaszcz do przedziału, bo zapomniał, a nie może wyjść bez płaszcza, bo jest chłodno, wiadomo, ważne sprawy. Wzięła więc jego walizkę i chciała zabrać też swoją, żeby poczekać na niego kawałek dalej, żeby nie blokować wyjścia, ale jej walizki nie było. Rozejrzała się dookoła i na szczęście zobaczyła, że jest kilka metrów dalej. Pewnie ktoś ją przesunął, przestawił. Podeszła do niej, chwyciła za rączkę i chciała już odejść, ale wtedy kobieta stojąca obok tej walizki zaczęła krzyczeć, że to jest jej walizka, że kradną, że złodzieje, ratunku i nie wiadomo skąd nagle pojawiła się straż. Tamara przyrzekała, że to jest jej walizka. Że mogą sprawdzić, przecież w środku są jej ubrania, jest przecież jej książka, to jest najlepszy dowód. Sprawdzili, ale to nie była jej walizka. Jej walizkę musiał chyba zabrać ktoś inny. I wtedy wszystko zaczęło się dziać bardzo szybko. Tamara płakała, tłumaczyła się, wreszcie krzyczała do Borysa, który wciąż nie wiadomo czemu był w pociągu. A kiedy mężczyźni chcieli ją uspokoić, zaczęła się wyrywać. Więc złapali ją mocno za ręce i wyprowadzili z dworca. A potem nie pamięta, co się działo, bo była taka roztrzęsiona, przerażona, była też wściekła. Na dworzec ostatecznie udało jej się wrócić dopiero nad ranem, ale Borysa już tam nie było. Szukała go bardzo długo, ale bez skutku, niestety. Nie wiedziała, co ma robić sama w wielkim mieście, którego nie zna. Nie znała też adresu kuzyna Borysa, u którego mieli się zatrzymać na początek, zanim nie znajdą czegoś swojego, czegoś dla siebie. Nie znała nawet imienia tego kuzyna. Nie miała walizki, nie miała pieniędzy. Odo nawet nie chciał myśleć, jak ona się czuła i jak wróciła do domu. Kostek tylko pisał mu w listach, że kiedy stanęła w drzwiach, po tych kilku latach, to gdyby nie blizna nad prawą brwią, którą kiedyś, jak byli mali, sam jej zrobił, niechcący trafiając w kamieniem w nioma, chciał trafić w ćmę, gdyby nie ta blizna, to on by jej nie poznał. A Odo właśnie teraz ją poznawał, szkicując jej dłonie, ramiona, szyję, jej podbródek, który trząsł się, kiedy opowiadała mu swoją historię. Nie mógł jej pomóc. Nie wiedział jak. Mógł tylko namalować jej emocje, zamknąć je w ramach obrazu. I myślę sobie, że tak właśnie mógł powstać ten obraz, który widziałam w zeszły czwartek w muzeum na 3. piętrze. Pewnie nie, ale tego nie możemy wiedzieć na pewno. Dziękuję Wam za dzisiaj i w ogóle za te 20 odcinków. Na tym oczywiście nie koniec,
bo jeszcze mnóstwo historii czeka między muzealnymi gablotkami na opowiedzenie. Jeśli gablotki Wam się podobają, a mam nadzieję, że tak, to powiedzcie o nich komuś, niech lecą dalej w świat. Zasubskrybujcie gablotki w aplikacji, w której ich słuchacie. Będziecie mieli wtedy pewność, że nic Was nie omija. Zapraszam Was też niezmiennie na stronę gablotek na Facebooku. No i wreszcie zapraszam Was też na Instagrama. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia.